Powracamy do rozpatrzenia punktu 17 porządku dziennego. Jest to sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk numer 374-A. Przystępujemy do trzeciego czytania i proszę pana posła Artura Łąckiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Panie posłanki, panowie posłowie, komisja na swoim posiedzeniu rozpatrzyła 22 poprawki, z czego poprawkę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 21 proponuję odrzucić, a poprawki 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 i 22 przyjąć. Z zastrzeżeniem, że poprawki 12, 13, 15, 18, 19, 20 i 22 będą głosowane wspólnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 374 i przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu, które usłyszeliśmy, poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Poprawki od 1 do 16 zgłoszone zostały do artykułu 1 projektu ustawy nowelizującej, zawierającego zmiany do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W pierwszej poprawce wnioskodawcy proponują uchylić artykuł 26 ustawy. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość poprawek od 2 do 7. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem pierwszej poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 423 posłów, za 15, przeciw 406, wstrzymało się 2. Sejm poprawkę odrzucił. W drugiej poprawce do artykułu 26 ustęp 1 wnioskodawcy proponują uchylić punkt 1, a komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem drugiej poprawki? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 421 posłów, za 16, przeciw 402, wstrzymało się 3, Sejm poprawkę odrzucił. W trzeciej poprawce do artykułu 26 ustęp 1 wnioskodawcy proponują uchylić punkt 2. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki, a przyjęcie tej poprawki spowoduje bezprzedmiotowość poprawki 4. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem trzeciej poprawki? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 423 posłów, za 14, przeciw 406, wstrzymało się 3. Sejm poprawkę odrzucił. W czwartej poprawce do artykułu 26 ustęp 1 wnioskodawcy proponują nadać nowe brzmienie punktowi 2, a komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Pytanie w tej sprawie chciał zadać pan poseł Szefernaker, tak? Bardzo proszę. Rozumiem, że to będzie pytanie do posła sprawozdawcy, tak? Czy do ministra właściwie? Panie Marszałku, Wysoka Izbo, 2 lata temu przyjęliśmy tutaj ustawę przygotowaną przez rząd Prawa i Sprawiedliwości ponad podziałami politycznymi. Ta ustawa była potrzebna, jest potrzebna na czas, kiedy przybywało do nas dziesiątki i setki uchodźców wojennych z Ukrainy. Ta ustawa daje podstawę prawną funkcjonowania blisko 1 miliona osób w Polsce, podjęcia pracy, podjęcia szkoły. Ale tym, którzy uciekają przed rosyjską agresją, należy się pomoc, ale trzeba także od nich wymagać. I w trakcie tej dyskusji zgłosiliśmy poprawkę, aby stopniowo odchodzić od tej ustawy szczegółowej na rzecz rozwiązań ogólnych, tak żeby ci, którzy przybyli 2 lata temu, zaczęli funkcjonować w Polsce na zasadach ogólnych, tak jak każdy inny cudzoziemiec. Stąd nasza poprawka, uzależnienie świadczenia 800+, dla uchodźców od złożenia wniosku o kartę stałego pobytu w Polsce, tak żeby to świadczenie było dla tych, którzy chcą tu na stałe pozostać, czy okres przejściowy i złożenie wniosku o kartę pobytu
i świadczenia z tym związane. Szanowni Państwo, także część z Państwa popierało te rozwiązania. Apeluję o poparcie tej poprawki. Czyli pytania pan nie zgłosił, a więc przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 424 posłów, za 179, przeciw 234, wstrzymało się 11. Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił. W 5. poprawce do artykułu 26 ust. 1 wnioskodawcy proponują uchylić punkt 3, a komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 422 posłów, za 15, przeciw 404, wstrzymało się 3. Sejm poprawkę odrzucił. W 6. poprawce do artykułu 26 ust. 1 wnioskodawcy proponują uchylić punkt 4. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 423 posłów, za 15, przeciw 405, wstrzymało się 3. Sejm poprawkę odrzucił. W 7. poprawce do artykułu 26 ust. 1 wnioskodawcy proponują uchylić punkt 5. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 419 posłów, za 15, przeciw 399, wstrzymało się 5. Sejm poprawkę odrzucił. W 8. poprawce wnioskodawcy proponują uchylić artykuł 29, a komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 422 posłów, za 14, przeciw 403, wstrzymało się 5, Sejm poprawkę odrzucił. Z kolei w 9. poprawce wnioskodawcy proponują uchylić artykuł 37. Komisja wnosi o jej odrzucenie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 423 posłów, za 14, przeciw 404, wstrzymało się 5. Sejm poprawkę odrzucił. W 10. poprawce do artykułu 41 wnioskodawcy proponują uchylić ustępy od 10 do 12, a komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 424 posłów, za 14, przeciw 405, wstrzymało się 5. Sejm poprawkę odrzucił. W 11. poprawce wnioskodawcy proponują uchylić artykuł 53, a komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 11. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 425 posłów, za 15, przeciw 405, wstrzymało się 5. Sejm poprawkę odrzucił. W 12. poprawce do artykułu 61 wnioskodawcy proponują zmianę także w ustępie 1. Z poprawką tą łączą się poprawki 13, 15, od 18 do 20 i 22. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie, a komisja wnosi o ich przyjęcie.
Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 12, 13, 15, od 18 do 20 i 22, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 425 posłów, za 232, przeciw 15, wstrzymało się 178. Sejm poprawki przyjął. W 14 poprawce wnioskodawcy proponują dodać artykuł 64b, a komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Pan poseł Berkowicz chciał zadać pytanie, tak? Przy tej poprawce. Bardzo proszę. Przy 16? Okej, źle zapisałem, przepraszam. W 14 poprawce wnioskodawcy proponują dodać artykuł 64b. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 14 poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 425 posłów, za 15, przeciw 405, wstrzymało się 5. Sejm poprawkę odrzucił. W 16 poprawce wnioskodawcy proponują dodać artykuł 115a, a komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Bardzo proszę, pan z pytaniem, panie pośle, minuta. Ja mam pytanie w związku z naszą poprawką, bo zgodnie z tą ustawą świadczenia socjalne przysługują również mężczyznom z Ukrainy w wieku poborowym. I moje pytanie jest takie, jak to jest, że my wspieramy Ukrainę z pieniędzy podatników, ciężko zarobionych pieniędzy podatników, finansowo i militarnie w wojnie z Rosją, a mężczyźni w wieku poborowym z Ukrainy siedzą w Polsce i jeszcze pobierają świadczenia socjalne, znów finansowane z ciężko zarobionych pieniędzy podatników. Czy w związku z tym za chwilę jeszcze będziemy wysyłać naszych żołnierzy na ich miejsce, bo w tym kierunku to idzie. Nasza poprawka likwiduje ten absurd. Szkoda, że wszystkie kluby poza Konfederacją sprzeciwiają się naszym poprawkom likwidującym świadczenia socjalne dla Ukraińców. Pracy w Polsce nie brakuje. Dziękuję bardzo. Czy pan poseł skierował swoje pytanie, którego ślad odnalazłem w jego wypowiedzi, do pana ministra Duszczyka, do pana posła Łąckiego, czy nie oczekuje odpowiedzi na swoje pytanie? Czy pan minister Duszczyk chce odpowiedzieć, czy pan poseł Łącki? Bardzo proszę. Nie chce? W takim razie pana pytanie zostanie skwitowane głosowaniem Izby, panie... Nie. Panie pośle, wnioskodawcy uznali, że pana pytanie zostanie skwitowane głosowaniem, które za chwilę nastąpi, a wszyscy mają już w tej sprawie zdanie, które uprzednio wyrobili. Komisja, jak wspomniałem, wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 16 poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 422 posłów, za 188, przeciw 230, wstrzymało się 4, Sejm poprawkę odrzucił. W 17 poprawce wnioskodawcy proponują do ustawy nowelizującej dodać artykuł 2a. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 17 poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 424 posłów, za 398, przeciw 25, wstrzymał się 1. Sejm poprawkę przyjął. W 21 poprawce wnioskodawcy proponują do ustawy nowelizującej dodać artykuł 33a. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 21 poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 422 posłów, za 17, przeciw okrągłych 400, wstrzymało się 5, Sejm poprawkę odrzucił. A teraz przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 374 wraz z przyjętymi poprawkami, zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 420 posłów, za 381, przeciw 19, wstrzymało się 20. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.